Dzień dobry. Dzisiaj zaprezentuję masaż poprawiający ostrość widzenia. To będzie masaż, automasaż, czyli sobie samemu i wtedy używamy te palce, które będę tutaj mówić, o których będę mówić. Natomiast gdybyśmy chcieli komuś to robić, wtedy trzeba użyć innych palcy. To już każdy sam sobie musi dojść, albo mogę powiedzieć, ale dzisiaj chciałam mówić tylko o automasażu. Ten masaż jest na przyczepach oka, w oczodole. Znacznie poprawia ostrość widzenia, odpręża oko po długotrwałej pracy, czy przy komputerze, czy po prostu tak, tam od czytania, czy od czegoś. I warto robić sobie taki masaż raz na jakiś czas, jak czujemy, że jest napięcie w gałkach ocznych. Ten masaż również rozluźniając tutaj przyczepy oka, poprawiamy ostrość widzenia również u dzieci. Można to też stosować u dzieci razem z ćwiczeniami oka i wtedy bardzo często nie jest to wada wzroku, tylko po prostu napięcie mięśniowe, które warto tutaj po prostu zmniejszyć i wtedy nie ma tej wady wzroku, prawda? To są punkty na oczodole i tu będę wskazywać, to jest pierwszy punkt, czyli tak jak tutaj jest źrenica, prawda, to jest punkt na linii źrenicy. Będzie na Trzeba palec wsadzić leciutko do oczodoła, tak, czy to jest na krawędzi oczodoła i leciutko do środka, ale bardzo leciutko, ostrożnie. Używając kciuka uciskamy trzykrotnie punkt na środkowej linii źrenicy, tak? Czyli tak, na kości oczodołu, pod brwiami, na górnej powiece, ucisk bardzo lekki. Są w ogóle bardzo lekkie uciski. Drugi punkt to już jest na dolnej, tak jak tutaj na dolnym, przy dolnej powiece, tu mamy kącik, tak, oka i to jest ciut dalej, też w oczodole, nie w oku oczywiście, tylko w oczodole, tak. I to samo, tylko tutaj używamy środkowego palca i ucisk na zewnętrznej części kącika oka, lekko do środka, czyli wkładamy palec, tak jak tutaj, to też lekko do środka wkładamy, tak? To będzie w ten sposób. Tutaj środkowy, ewentualnie wskazujący, też palec lekko do środka, nie do oka, tylko do oczodołu tutaj, lekko do środka i oczywiście uciskamy częścią opuszka palca, nie paznokciem, prawda? Czyli tutaj bardzo delikatny, trzykrotnie, następnie znowu na linii źrenicy, tylko już na dole, to jest trzeci punkt, też używając środkowego palca, komuś może być wygodnie wskazujący, więc i w oczodole, punkt na środkowej linii źrenicy, lekko do środka oczodołu i trzykrotnie uciskamy. I tu przy nasadzie nosa, bardzo delikatnie, tutaj bardzo delikatnie, bo ten przyczep jest bardzo wrażliwy. Też palcem środkowym, lekki ucisk, 3 razy u nasady nosa. Tak, to jest tutaj, jak są operacje na oko, to właśnie ten przyczep jest tutaj używany do operacji, jakby lekko nacinany potem i potem tutaj to, a zresztą nie wiem, bo nie robię operacji. No, ale w każdym razie wiem, że ten się używa. Więc to są te 4 punkty, tak? Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i w tej kolejności, tak? W tej kolejności. Nie tak, prawda? Tylko w tej kolejności. Idziemy do środka, no, tutaj do wewnątrz. I potem używając, no, masażyści to używają tego palca serdecznego, robimy wewnątrz oczodołu taki masaż też w tą stronę, tak, do wewnątrz nosa, tutaj do środka twarzy,
Taki delikatny to oczywiście trzeba oliwkę użyć, żeby był lekki poślizg i używamy takiego fajnego masażu. To jest bardzo przyjemne, bardzo, bardzo. Używamy tutaj właśnie takiego masażu gałki oczodołu i wtedy również te przyczepy się natrafi, prawda, podczas tego masażu, ale wystarczy sam ten ucisk i też to będzie odczuwalne od razu. Może jeszcze tak przybliżę, żeby było widać dokładnie, jak to wygląda. Oczywiście robimy to oburącz na obu oczach jednocześnie, jest wtedy najwygodniej. Najwygodniej, czyli kciuki na pierwszy punkt, tak? Palec wskazujący lub środkowy na drugi punkt, na trzeci to samo i tutaj też środkowy. A gdybyśmy chcieli komuś robić, to z tyłu głowy siadamy i ten punkt naciskamy środkowym palcem, a te kciukiem. I ten serdecznym ja naciskam, bo jest najwygodniej i najmniejszy jest ucisk wtedy serdecznego. On jest wtedy bardzo delikatny, nie jest taki nachalny ten ucisk. Ja także tu z okiem bardzo ostrożnie, więc ostrożnie, ale też tak i powoli, rytmicznie, tak, jeden ucisk raz i puszczamy, dwa i puszczamy, trzy i puszczamy. Ideałem jest, że nie wyjmuję tego palca i nie odrywam go od powieki, tak, czyli ucisk. Zwalniam ten ucisk, ale nie odrywam, tak? Tylko zwalniam ucisk, ale palec zostaje. Drugi raz zwalniam ucisk, palec zostaje. Teraz unoszę, a nie powinnam unieść. I trzeci raz. I tak samo każdy z tych punktów. Wtedy jest to bardzo przyjemne, takie spokojne i rytmiczne. No i to jest, tak jak powiedziałam, na dwoje. I na koniec można już dla pełnego relaksu wcześniej zaparzyć sobie czarną herbatę, zwykłą, najzwyklejszą sagę, czy jakąś inną madras, albo tą nie ilong, tylko też może być tylko ta jakaś tam inna, zwykła herbata. Chodzi o to, żeby nie miała żadnych perfumowanych, żadnych tam dodatków, żeby nie było, prawda? I taką herbatę zaparzamy, dwa fiksy i jak już troszeczkę przestygnął, to wtedy te dwa fiksy nakładamy sobie na oczy. One są lepsze od płatków wacików, od płatków kosmetycznych, dlatego że są cięższe i wtedy lekko ta gałka oczna jest uciśnięta. No i dłużej też utrzymuje ciepło. I takie ciepłe płatki, tylko fiksy herbaciane nakładamy sobie na oczy i chwilę odprężamy się razem z tą herbatką. Wtedy już to ciepło się fajnie rozejdzie też na te przyczepy i to jest wtedy już pełen i pełen relaks też dla oka i możemy sobie sprawdzić widzenie. To jest jak ktoś miewa takie zamglone pole widzenia, to ustąpi. I to zaraz po tym masażu. Wszystko razem będzie trwało około 10 minut, także to jest bardzo krótko. Warto sobie w ten sposób zadbać o higienę oka, o higienę widzenia. I właśnie taki masaż poprawiający ostrość widzenia bardzo polecam. Także dziękuję, to by było na tyle dzisiaj. Jak są jakieś pytania, to proszę zadawać tam w dole, proszę mi lajkować, proszę subskrybować kanał i zapraszam ewentualnie do pytań.
Pozdrawiam. Do widzenia.